my! Panie trenerze, jedziemy do Gliwic jako niepokonana, jedyna niepokonana drużyna Ekstraklasy. To, że już mamy ósemkę, powoduje, że trudniej zmotywować piłkarzy, czy łatwiej, bo walczymy o coś więcej? No, myślę, że część zawodników została zdjęta poprzez to, że już w tej ósemce jesteśmy, ale chcemy więcej. To jest jakieś hasło, które w ostatnim czasie cały czas przewija i w szatni, i w naszych rozmowach. Może to być szczególny sezon dla Pogoni Szczecin. I chcielibyśmy kontynuować tenże pasę nieprzegrania w rundzie wiosennej. Jeszcze nie przegraliśmy żadnego meczu. A jednocześnie punkty są nam potrzebne do tego, aby rozegrać 4 spotkania na własnym stadionie. I być może później walczyć o wyższe cele niż tylko ta ósemka. W ósemce już jesteśmy, teraz musimy sobie postawić nowe cele i na pewno takie zrobimy. Co do właśnie takiego przygotowania mentalnego zawodników, cały czas nad tym pracujemy, żeby ciśnienie jeszcze z piłkarzy nie zeszło. Mamy jeszcze naprawdę 9 spotkań do rozegrania, ważnych spotkań. I na każdym treningu, czy w rozmowach z zawodnikami, czy analizach działamy, krótko mówiąc, motywująco. Mamy nowe cele, ósemkę już mamy, ale mamy nowe cele, które będziemy chcieli realizować. No właśnie, ta układanka, dopiero po ostatniej kolejce okaże się, z kim, kiedy, jak gramy. Czy trener jakoś tak sobie ma taką rozsypankę kartek i po każdej kolejce patrzy, a może jakbyśmy tutaj 3 punkty zdobyli, to zagramy u siebie z Legią, ale z kolei wyjazd na Lechu i tak dalej. Jest kalkulacja, czy po prostu czekanie na to, i najważniejszą rzeczą jest to, żeby zagrać 4 u siebie, 3 na wyjeździe? Podstawa jest, aby zagrać 4 mecze u siebie. Żeby to osiągnąć, trzeba być przynajmniej na 4. miejscu. I powiem szczerze, że to jest naszym celem właśnie w tych 2 ostatnich meczach, aby na 4. miejscu zakończyć naszą Ekstraklasę. Ostatni mecz to my jako Pogoń przegraliśmy w Turcji. I wtedy atmosfera i tutaj na miejscu, w mediach i ogólnie, ogólnopolskich, była taka, że chyba w Pogoni coś nie działa, coś nie zatrybiło. Jak to będzie? Spodziewał się trener, że aż tak dobra będzie ta wiosna dla nas? Powiem szczerze, no naprawdę jesteśmy dobrze przygotowani do tej rundy rewanżowej pod względem fizycznym. Cały czas pracujemy nad taktyką. Chcemy być jeszcze lepsi w rozgrywaniu piłki, chcemy być w jej posiadaniu. Chcemy dominować nad przeciwnikiem właśnie tym, że posiadamy piłkę, ale też jednocześnie, żebyśmy byli skuteczni, bo piłka nożna polega na strzelaniu bramek. Cieszę się, że jedno i drugie udaje nam się na razie zrealizować, ale nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być jeszcze lepiej. Także cały czas doskonalimy pewne elementy, schematy rozegrania piłki, czy utrzymywania się przy niej, czy nie tracenia jej, czy stałych fragmentów, aby to funkcjonowało coraz lepiej, żeby był taki mechanizm, automatyzm w naszej grze, gdzie nie będziemy musieli przypominać zawodnikom, no, co w danej sytuacji trzeba zrobić, tylko oni już będą mieli gotowe gdzieś rozwiązanie, bo już to przerabiali kilkukrotnie, tak? Także nad tym cały czas pracujemy. Ale to jest oczywiście miłe, że nie przegraliśmy jeszcze spotkania. Mimo tego, że ta runda jesienna nie była najlepsza w naszym wykonaniu, bo potraciliśmy trochę punktów, remisując mecze, a generalnie nie wygrywając ich. Sparingi to oczywiście jest materiał gdzieś do przemyślenia dla nas i po to gramy te sparingi, żeby i pierwsza jedenastka się wykrystalizowała i znowu ćwiczymy pewne rozegrania, które gdzieś chcemy wdrożyć właśnie w tych sparingach. Każdy lubi wygrywać. Ja nie powiem, że było to coś co nas podnosiło na duchu, przegrywając te mecze sparingowe. Ale z każdego takiego meczu można wyciągnąć wnioski, to raz. My widzieliśmy, że idziemy w dobrym kierunku, bo graliśmy z dobrymi naprawdę przeciwnikami i nasza gra nie wyglądała źle. A że akurat przegrywaliśmy te mecze sparingowe, no to jest właśnie takie przewrotne. Teraz dobrze nam idzie w lidze. Nie najlepiej nam szło w tych przygotowaniach i w tych sparingach.
ale cieszę się, że nie jest na odwrót, że sparingów nie wygrywaliśmy, a teraz byśmy widzę przegrywali. To jest dla nas najważniejsze.